Ciekawe, czy hukło. O, mordo hukło, ale... tak, że prawie mnie w wyciągło. No bo pieniędzy nam zabrało sobie. Tak, no. Andrzej jechał teraz. Przepraszam. Na Juan Pan Pai. Przepraszam. Ej, ja. Mordo, to jest na pewno małe? Przecież do tej owcy tego kawalera trzeba podsadzać. A czemu koza jest z owcami? Bo one się kochają. Kurier jedzie do Impa do mnie. Nie, no to wygląda jak jakiś błyskon, no, ogólnie przez te kółka z tyłu. Ej, ale tu masz rację, no. No. Tutaj fajnie, jak on się tańczy tam. No czekaj, bo on próbuje chodzić, może się uczy dopiero. Weź tego Isaki, przejedź po szlaku tych samych, zobacz, czy on je odczuje, czy przejedzie po prostu... 12 seconds later. W jakim kombajnie? Właśnie, w kombajnie jest, czekaj. Tylko zobaczę, jaką się zamówi. Dobra. Masz rację, nie słuchaj, miałem moje pomysły w ogóle, weg do Hoboka tam wyrzuć. Dobra, mordeczki, lecimy z kolejną częścią. Pierwszą część oczywiście, mam nadzieję, że widzieliście u Bolusia, jak nie, to zapraszam. Daj Boże, żeby się nagrało. Słuchajcie, bo warunki są jakie są. Powiem wam, że ciężko się nagrywa na nieswoim sprzęcie, no ale zrobiliśmy wszystko po prostu, żeby dla was tutaj jak najwięcej nagrać. Ogólnie tu już byliśmy, tą część sam sprawdziliśmy. Ja chyba taką najbardziej ciekawą rzeczą dla mnie... Nie, to drzewo, bo stoi maszyna przygotowana. Stoi maszyna przygotowana i ja jestem mega ciekawy, jak to drzewo w ogóle będzie się zachowywać. Tym bardziej, że ostatnio na Odzera, słuchajcie, działaliśmy z tym drzewem. Miałeś. I było jak było. Teraz pytanie, co my tutaj musimy zrobić? Zaświeciło się. Samo się zaświeciło. Dobra, musimy włączyć. Nic się nie zmieniło. Czyli nic się nie zmieniło. Teoretycznie samo sterowanie chyba działa teraz tak samo. Będzie 10 FPS. Deszczyca nam cały czas pada. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że jeszcze może czasami nam lagować, tego, że granie jest odlagowane. No nie, więc nic. No dokładnie, przede wszystkim nie są to nasze komputery, więc tak, też jakby nie mamy tego ustawione idealnie. Wiecie tutaj, sami, nie? Jak to jest. Dobra, czekaj, ja będę musiał sobie to odciągnąć tak, żeby ono poleciało w tamtą stronę. Do góry? Do góry, bo... O, widziałeś, jak fajnie zatrzęsło? No. Ciekawe, czy hukło. Mordo hukło, ale... tak, że prawie mnie w kamerę wyciągło. Ale powiem ci, że jakby zachowywanie się samej maszyny, tak jak u Bolka, no, na odcinku widzieliśmy, jak maszyny zachowują się na asfalcie, tak mam wrażenie, że tutaj chyba... Czuć lesie... fizykę w końcu. Tak, no, jakby, tak, wszystkie wiesz, tak, no, że, coś no, się dzieje. No, że coś się dzieje. No dobra, mamy to teraz na 5 pytanie, metrów ale gdzie mamy... Aha, na 5 metrów wystawione. No to sobie z jednej strony możemy zostawić. To teraz dalej X to, chyba, nie? Tak. Tak. Dobra. Ale... Jak słychać było? No, kurde, powiem. Antek gdzieś słychać. Antek. Nie było czasami jakiegoś. Wiecie, teraz nie mam za bardzo porównania też, bo my tego drzewa mało robiliśmy, ale jakby ja mówię o samej szacie graficznej, że las na pewno wygląda dużo lepiej. Jest więcej rodzajów drzew. Tak, i więcej krzaków, przede wszystkim trawa wygląda dużo lepiej, nie? No w lesie jest naprawdę dużo. No, maszyna. Tak, dynamika maszyn na pewno jest tutaj na duży plus, nie? To już po samej rozgrywce teraz widzimy, nie? Fajnie, jakby one się chowały do środka, by było. Nie, raczej będą znikać. Od razu 10 FPS na serii. Czyli gałęzie, gałęzie zostały tak jak były, czyli po prostu znikają i tyle, nie? Nie wymagajmy, to jest gra rolnicza, ale też nie jakaś leśna. Ale nie, no zarąbiście to wygląda. Ogólnie podoba mi się ten rodzaj drzewa. Ja właśnie chciałem zobaczyć, co to jest, szczerze powiedziawszy. To nie jest jakiś dom? A weź podejdź. Suszka. To nie suszka jest? Suszka, ja suszka niestety, hantaj. Ale chyba tego nie sprawdzę. A weź zobacz na tym. A da się nosić. Bo to 5-metrówki. Ten był lekki, nosiłeś na pierwsze. Weź do drzewa, czy przy drzewie jest na ten napisane? A weź za niedźwiedź, a nie, to pewnie są. Ogólnie samonoszenie, jakieś... samonoszenie chyba... Weź po ile? Nie zmienia się, tak mi się wydaje. Tak, to jest tartak, no. Od razu w sumie jak z tej strony jesteśmy, to możemy się zobaczyć. Ale taki mały tartaczek ogólnie. W porównaniu do tego, co mamy na przykład na zielonce, choć może no to jest bardzo mały. Nie, no to jest zawmil, na pewno tartak. Na pewno tartak. Co tutaj, no to... Niestety raczej nie możemy... Nie, no teoretycznie możemy wziąć jeden klocek i tak tutaj nie przeniosę. Ale tego cienkiego, no jak może sprzedamy i tak, więc... Czemu? Nie, no sprzedamy. Może, mogę sprzedać. No bo pieniędzy nam zabrało sobie. Tak, no. Andrzej jechał teraz. Przepraszam. Na Juan Pan Pai. Przepraszam. Ej, nie wiem czemu. Patrzę. To, jeżeli to jest malowane, to na pewno jest malowane. Coś pięknego. Ale znaczy, jeżeli... teraz czy zrobili ten sam błąd jak w poprzednim farmingu, czy są tylko dostępne na mapach i w Jancie, czy też będą możliwe do malowania przez nas w grze? No to... najgorsze jest to, że my teraz, słuchajcie, nie możemy tego sprawdzić. Zarazić. Ale naprawdę no, samo runo leśne, bo mogę chyba tak to nazwać w tym lesie, no to powiem wam, że... Jestem mega zdziwiony. Kurde, jak w foreście, ogóle, Ale zobaczcie, ile tu jest rodzajów tych ta woda się tych roślin. W ogóle gdzieś tu jakieś są ten? Czekaj, dawaj na banie. Nie, zobaczcie, co tu jest na dół. Co tu jest na dole? To podejrzewam, że tu będzie może być jakiś skup. Tam będzie las? Jak myślicie? Tam pod tą górką, widzicie tą górę? Tam? Nie, to po prawej, Chyba tak, tam dalsze. No to jakiś off-road jest normalnie, żeby obierać. Posowalna jest, mordo. Czekaj, ja jestem ciekawy, czy ja mogę w ogóle tutaj wejść, bo z tego, co się dowiedzieliśmy, nie cała mapa jest odblokowana chyba. Ale mogę tu iść.
Myślałem, że tu może jakiś skup będzie. Czekaj, konie, konie są. Dobra, idę zobaczyć. Powiem szczerze, jak w całkiem jakiejś innej grze, nie? Nie farmingu, no, tak? No. Przez to, że jeszcze jak teraz będziemy mieli te NPC-ty, jak będą te NPC-ty, te różne... Edek, przyjdzie się zapytać, co tu robisz. Jeśli chodzi o Jackie Chan jakąś... Fizyka koni? Bardzo chyba podobna. Myślę, że tutaj ogólnie może jedynie to takie podskakiwanie tych małych źrebiąt. Bardziej się zastanawiałem, no bo oczywiście mamy, słuchajcie, teraz. Mamy teraz. Wszystkie są kury, wszystko. Mamy też. Mogę to otworzyć? Handlarz był chyba tak zamknięty na kurkę, ja zamknięte. No to może być handlarz, ty. Czekaj, bym chciał się nie zobaczyć. Pewnie o a jo, to jest handlarz na pewno. Bo są wszystkie ten. Zobaczymy, co on tu ma. Czekajcie, czy ja mogę tworzyć? Nie mogę. A mogę przeskoczyć? Też nie mogę. Są te bawałki. Ale mają brzuchy nieogolone. Ale ogólnie no. Jeśli chodzi o samo zwierzę, to jest na pewno ten bawoł? No, no tak, tego nie było, więc... Z krowami razem jest puszczony. Nie no, mordo, widać, że bawoł ma pod spodem tą grzybę taką, ale... Ale ten nie ma. No to jest krowa. Tamty jest bawoł, a to jest krowa. Tak. Można by na pewno jakby śródówką sprawdził, nie? Bo wiem, jak się zachowały bawoły w The Hunterze. Chcesz Huntera połączyć tutaj? Nie no, szczerze powiedziawszy, to... Co ona miała nogo, nie? Ta czerwona. Nie no, to by wychodziło na to, że... to by wychodziło na to, że to owłosione to jest bawoł? Nie, chyba mi się wydaje, że dobra. Nie. Albo jakaś odmiana krowy. Ten wodny, czy tam byk. Ciapunk. Chciałem zobaczyć, czy tutaj gdzieś będą... jest kózka, jest kózka, widzę, bo... Ogólnie no nowością oczywiście w tym farmingu, słuchajcie, są... jakby młode zwierzęta. Kozy. Czyli kury. Potomstwo, tak? Oni nazwali to potomstwo, tak? Kury, po czy małe jakieś kury? Nie, ale tutaj jest ta mała kózka, o. Ona się boi ciebie teraz. Mordo, ale ej, kozy tak mają, jak się boją, to one powinny do góry nogami. Ona patrzy się, co ty robisz. To jest kozioł, stary precel jakiś. Dobra. Ej, czemu koza jest owcą? Mordo, to jest na pewno małe? No tak. Ej, to wygląda jak nie, mordo, nie, to jest normalny. To jest normalny? Nie no. Chłopie, ale czemu ma długie poroże? Mordo, przecież stary cep widać. Przecież do tej owcy to tylko kawalera trzeba podsadzać. Trzeba by felgę jakoś podłożyć. To jest normalna koza, kózki małej nie ma. To ogier. To jest na pewno normalna koza? Tak. Ogier? Ale no ogon stoi. Hoduje takie na posąsiedzku, to wiem. A czemu koza jest z owcami? Bo one się kochają. Weź zobacz, tu są kury. Ale myślałem, są, no? Szkoda, bo myślałem, że będą mieli może na tych wybiegach pokazane te małe zwierzęta. Ci pokażę, no, to też tak jest. To są świnie, no. Świnie są same, bo one nie są towarzyskie, tak? Ale też nie ma, też nie ma młodych. Kurde, szkoda, bo myślałem, że może zobaczymy. Co tu ciekawego mamy? Przejdę co też zobaczyć. Zobacz, czy będzie farował, bo niby gdzieś na tych ujęciach było widać, że jest paruje. Trochę mi się czasy przypomina. Ej, zobacz to, jak wchodzi. Zielenina. Jakaś zielenina na teksturę obornika, nie? Na teksturę obornika. Tylko teraz pytanie, czy będzie na normalnej, prizmie też będzie, tak? Czy tylko na tej statycznej tutaj? No, bo to jest statyczna pryzma, nie? W jakiś sposób statyczna pryzma. Ale ogólnie no paruje, gdzieś tam... Ale grzeje. Ale czy inna tekstura w obornika jest? Nie, może to też nie być obornik, może to być jakiś kompos, ale jestem, jakiś wiesz co, ta tekstura mnie nie interesuje, bardziej mnie interesuje tekstura, jak będzie wyglądało przy rozrzucaniu, nie? No, dlatego niestety dzisiaj nie jesteśmy w stanie sprawdzić, bo nie mamy po prostu takiej możliwości. Wiecie co, jak ja już sobie biegnę, to mi się dosyć fajnie biegnie, ja się przebiegnę jeszcze kawałek dalej zobaczyć. W razie w umorze co tutaj jest? Trzykołowcem, patajem podjechać. Nie, ja ci powiem, że mi się dobrze biegnie. Paczka. Excuse me. Kurier jedzie do prawdopodobnie. Nie, wiecie co, dobiegnę sobie jeszcze zobaczyć tutaj, co to jest. W ogóle wy na pewno słyszycie też dźwięki z gry. My gramy teraz bez słuchawek, więc tych dźwięków też nie słyszymy. Ale to wydaje mi się, że... Czy ja tu dam... Nie dam rady. Dobra, aha, nie można. Można skakać, czy nie? Można, tylko trzeba w dobrym momencie rozpędzić, a ty nie masz... Opa, dobra, ale żeś to zrobił. Jest parkour, jest jakaś firma. To wydaje mi się, że to jest jakiś skup chyba, wiesz? Coś z ziemniakami wygląda, jakby się jest ten znaczek, jak jest znaczek. Ej, powiem wam szczerze, że jak na tą azjatycką mapę, to jeszcze nie znaleźliśmy takich momentów, które ja są jestem w szoku. Dla mnie to jest taka normalna. Miasto musimy znaleźć. Może. Jestem naprawdę bardzo... Podejrzewam, że oni tego miasta nie mają odblokowane, mordo, wiesz? Weź tego pataja i jadź. Czekaj, wiesz co, bo tutaj mamy trochę pracy jeszcze, ja na pewno będę chciał chłopakom pozostawiać. Co to jest? Jest tak? Co? Jest centrum miasta, dobra, czyli musimy po prostu znaleźć, dobra. Nie, ja sobie chciałem zobaczyć jedną maszynę, żeby chociaż w polu porobić. Co to jest? Ryż. To jest ryż i to jest ryż. To jest ryż na sucho, tak? Nie, na mokro, ten jest na mokro. Nie, ten jest na mokro. Nie, mordo. Ten jest na mokro, bo są te, masz tutaj pola do zalewania wodą. Mówię ci, aha. R. Ale to nie są takie pola. Weź R. Ten nie, a niestety nie mogę. To jest na pewno to pole do zalewania, bo widać podniesiony teren. To tak, jest bo tutaj ogólnie no, dowiedzieliśmy się, że mamy jakby dwa rodzaje ryżu w tej grze, czyli jest ryż na sucho i ryż na mokro, więc jakby będą. No, i podejrzewam, że jakby maszyny do tej uprawy tego ryżu też będą inne. Tak, zbioru, no bo ogólnie tak? Ten na mokro raczej będzie tymi specjalistycznymi. Nie, no ryż, nie ma napisane, czy na mokro. Będzie czy nie. Ten, tymi specjalistycznymi, a ten na sucho można zwykle. Tylko wiesz, co mnie zastanawia, jedna rzecz, dlaczego jest wzrost zbioru na 15%, a ja prawdopodobnie chyba to mogę już kosić, skoro jest kombajn przygotowany. Zresztą zaraz zobaczymy. Zbiór w trakcie deszczu redukuje plony. No to no nie jest dobrze. Akurat to jest na mokro, więc może być. Ale okej, no można zbierać. Ale to chyba... O, ja wskoczyłem.
O, bo to jest, wiadomo, tutaj obkaszanie tego. To to jest wyrywa, a, tak? On to tak, wyrywa, tak, tak jakby. Ten, mamy jakąś tu animację niby wciągania, tak? Że to tak, jakby po takiej tak, taśmie, tak, taśmie, po takiej taśmie przeciąga długie i dlatego tak pokazują. No dobra, tylko co teraz to nie ma... A jest zbiornik, jest, dobra. Jest. Czyli z tyłu to jakby, z tyłu to po prostu wyrzuca jakby sieczkę, tak? Tutaj nie ma możliwości jakby nic więcej w tym robieniu. Ja jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał w kombajnie, bo tego tutaj nie widzimy. Tu widzimy tylko animację wciągania. Ja jestem bardziej ciekawy, jak to będzie wyglądało, słuchajcie, przy wsypywaniu na przyczepę, nie? Łukasz jeszcze raz. A weź zobacz ze środka, jak to wygląda. Czekaj, zobacz, jak mało tego sypie. Tak, mało. Tak, bo widać, 50 litrów w tym momencie. Bardziej, że to nie było nawożone pewnie. Tak, bo same te pola nie były jakoś przygotowane, więc to jest tylko takie do pokazu, jak się wody nawet nie. No, znaczy nie, bo ogólnie jego nie trzeba zbierać chyba na mokro. On jest, jeśli chodzi na mokro, to jego się po prostu sadzi i on musi rosnąć w tej wodzie. A ten na sucho jest taki, że go. No tutaj niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale ogólnie sama maszyna. Czekaj, sama maszyna jest na gąsienicy. Boże, jaka króciutka gąsienica. Proszę cię, pobiegnij za to pole. Tutaj? Tam jest drugie pole, gdzie można chyba zalać. No nie, bo jeżeli funkcja jest niedostępna, tak, więc raczej nie będę mógł. A to jest prawdopodobnie do siania. A spróbuj, tak. Może się zalać wodą. Co, tu? No, weź zobacz. Nie, raczej. Wydawało mi się, że ktoś jak grał... Nie, podgląd tej funkcji... Ktoś jak grał, to w wodę. Nie, nie jest dostępny. A szkoda, bo byśmy sobie ogólnie sprawdzili, nie? No to wygląda jak jakiś błyskonny ogólnie przez te kółka z tyłu, ale tu masz rację, no. No jak błysko, no ja tego nie będę ruszał na razie, idziemy sobie, słuchajcie, spróbujemy to wysypać, nie ma tutaj jakiejś dużej ilości w tym kombajnie, ale sama zasada działania tego kombajnu też jest mega ciekawa, zobaczcie, jak on rurę wyciąga, nie? Ja byłem przekonany, że on po lewej stronie będzie miał tą rurę do wyciągnięcia. Ale jest długo to, że ona w ogóle inaczej pójdzie, ale... No. To jest mieszadło do gnojowity? Ale no, w ogóle ja mam wrażenie, że ten kombajn jest strasznie mały względem tego na przykład ciągnika, zobaczcie, nie? Tak, to niestety będzie miał ze 100 koni może? Fajnie. Dobra, idziemy szybko, zobaczyć na przyczepę teksturkę. Przez deszcz. Zobacz, co się też... No ogólnie jest gruby taki. Taki dla mnie wygląda tak fasolka. No taka no, bardziej fasola niż ryż, nie? Bo ryż jest cieniutki, chyba że to jest jakaś odmiana ryżu taka, nie? Taka gruba. Ona napęczniała pewnie. Weź przewin pogodę dalej, zobaczymy na co trafi. Ty! Co bawoły? Patrz! O, co małe. Ja tu gadu, ale to był też bawów wtedy tam. No tak, u tego handlarza. Żeby było widać. Ale mamy w końcu też małe pokazane. Ogólnie te małe bawoły wyglądają jak krowy. Jakie będzie? Fajne, no. Cielocek. Tutaj też jestem teraz ciekawy, słuchajcie, pobiegam sobie tu, czy są... Jak się tańczy tam. Są fazy wzrostu, okej. Okay. Ciekawe, ile tych faz wzrostu będzie. Widać w końcu to. Bo mamy, słuchajcie, czyli całkiem malutkie. To prawdopodobnie będzie... Się urodziło. To będzie najmniejsze. Jest. Podejrzewam, że będzie wtedy takie, po tym. I wtedy od razu co? Od razu będzie przeskok na duże? Na duże. No to czyli i tak, będzie małe, średnie i duże, no, tak? To i tak moim zdaniem w końcu. Ale fajnie, fajnie wygląda. Jak pies trochę wygląda. No czekaj, bo on próbuje chodzić, może się uczy dopiero. Bo on ma nogi. No bo jeszcze się uczy chodzić, on będzie teraz brykał sobie dopiero. Opa, pa. Poczekaj, odpala. Weź tu dźwięk, Marka wstaw. O, ale narzucił. Dzień dobry. Zlepiłem go, przepraszam. Kwokę mu zapal, żeby się one tak wyglądają, jakby dopiero się, ale tak trochę w takim spowolnionym tempie, nie? Tak. Ale dritwa zrobił, hamulować hamował. Nie, fajnie. Ogólnie jestem, cieszę się, że to są, bo to te zwierzęta, z których my na pewno, pomimo tego, że może na polskich seriach nie, ale na Odzera myślę, że odda no, te bawoły. No, skorzystać, sprawdzić, bardzo, co to jest. No kurde, no jakby nie było, taka trochę krowa. No, może nie od samego początku, ale później w dalszej części grania to jak najbardziej. Teraz nie? Pytanie, mamy tak, mleko bawole, czyli tak jak krowa, czyli słoma, pokarm, czy teraz pytanie, czy ten pokarm to będzie TMR, czy to będzie coś innego? No, tutaj nic bo nie na ten moment, słuchajcie, nie wiemy, myślę, że... Chyba tak. Weź to otworzyć. Czekaj, bo nie mogę wyjść. Nie ma nic, nie jestem. Bo będziesz... Tepnij się, bo będzie za długo to trwało. Ten go zostawił. O, no to mamy kiszonkę. Mamy kiszonkę, czyli wychodzi na to, że teoretycznie będziemy mogli chyba karmić się tylko kiszonką. Czekajcie, zobaczymy. Jest pokarm 730. No nie możemy zobaczyć, słuchajcie. Mamy podglądu do Escape'a, więc nie możemy zobaczyć. Chciałem zobaczyć, jak samo wysypywanie z łyżki. To jest też ciekawe. Czy w ogóle będziemy mogli wysypać? Fajnie. Jest rozdrobniony tak bardziej. Ten. Okay, tylko, że trochę dziwne, bo jakby strasznie była pełna łyżka, a strasznie mało tego wyleciało, nie? Jednak ta pełniejsza tekstury wyglądały całkiem inaczej. Czy my możemy coś skądś nabrać? Tutaj chyba nie możemy, nie? Nie ma tu żadnej, której... Czyli po prostu oni tak jakby były uzupełnieni. Pokaż, co to jest po lewej stronie. Czy to jest groszek? Tutaj to? Tak. Czekaj, jeszcze chciałem zobaczyć, zobaczyć ślady. Jest, zapadanie mamy, tak? To jest najfajniejsza rzecz chyba. I teraz najważniejsze pytanie, na jak długo to będzie zostawać? No to jeszcze sobie ustawić, tak samo jak były pewnie do ustawienia ślady. No. Nie, 300-200%. Powiem wam, ślady.
A teraz, jeżeli fajnie, tu jedziesz inną maszyną, wejdź z tego i takiego. Tutaj też jestem ciekawy, jak będą wyglądały takie ślady po takim na przykład gąsienicowym, jak przejedziemy tym Xerionem, nie? Weź tego i taki. Przejedź po śladach tych samych, zobacz, czy on je odczuje, czy przejedzie po prostu po każdy nich. Ma swoje ślady pewnie zapisane, więc czekaj, obczepimy sobie. Nie powiedziano. Ale strasznie się świeci, bo zwróciliście uwagę, że to jest ciekawe. Jaki mamy czas? Jaki mamy czas operacyjny? Myślę, że coś też zaraz 15. Dobra, no to zaraz będziemy, za moment będziemy kończyć. Pytanie, czy on będzie, jak on będzie szerokością? Jest mniejsze, bo już tak, tak, widzę. Bo już zobaczmy przednie koła, a tylne koła. Fajnie. Czyli gąsienica, czyli wszystko będzie robiła. Tak, ciekawe, szkoda, że nie możemy tej gąsienicy teraz sprawdzić, ale. A wiesz, te same ślady i zobaczymy. Co w tym kombajnie, nie? W jakim kombajnie? Właśnie, w kombajnie jest, czekaj. Tylko zobaczę, jaką się zachowuje. Dobra, 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 dobra. Masz rację, nie słuchaj, miałem moje pomysły w ogóle. Weg do Hoboka tam wyrzuć. No, jest, podskakuje, widać, podskakuje. Jest, czyli podskakuje, no. Z tyłu mamy groszek, to jest na albo lub fasola. A to może być jakaś. Przejdź na to i. Fasola zielona. We przyklęknij tu. Ale powiem wam, teksturka. Ale ona gęsta. Fajna, no. Fajna, no. Dobrze to wygląda. Fajnie, ogólnie no, ona jest w wrzątkach. Takie. Czyli coś w podobie siewnik, jak kukurydza. Tak, no, buraki. Teraz też, no. Też widzimy, że ten siewnik, który ostatnio dostaliśmy grinne na Fact Sheetie, to był taki plus, że teraz jednym siewnikiem nie sieje wszystkiego. Na przykład tak, ja był, tak, do kukurydzy i do buraków. No. Nie, był do buraków. Weź i do na koniec właśnie zobaczcie. Więc teraz będzie w końcu inny rozstaw na kukurydzę prawdopodobnie. Rudę tu. Nie, tu nikt nie jest. Mam nadzieję, że ta ciężarówka wielka nie szkoda będzie. Szkoda tylko, że nie widzę śladów tutaj. Ogólnie. Jest za gęsto. Jakieś są, ale to takie ugłaskane. Tam będzie najłatwiej sprawdzić, jak to wygląda. Ale ciekawe, czy tam też takie nie będą. No zobaczymy. Zresztą tam będzie najbardziej to widać, nie? Najłatwiej będzie można to sprawdzić. Może też ma mały nacisk. Ty, patrz, zobacz na asfalcie. Fajnie. Czyli każdy zostawia. No, ogólnie fajnie. Fajnie to robi, no. Bardzo fajnie. I teraz tekstury. Pytanie, jak długo ja muszę jechać po asfalcie, żeby to przestało robić ślady? Wydaje mi się, że... Poczekaj, zobaczmy, gdzie jednak jest. Widziałeś to? Patrz, jak ciągnie ślad za mną. Aha, widzisz? Dobra, widzę. Czy jeszcze coś tutaj widzę, że chyba jeszcze nie do końca mają to dopracowane. Trzeba, żeby będzie wyprzedzać. Czekaj, wyprzedzi. Ale jest fajnie, bo w końcu nie będą się robiły korki. Pytanie tylko jak z wypadkami. Będzie ciekawe, wypadki na odzora do farmera to... A może specjalnie to zrobić, żeby nie było wypadku. Daj Boże. Dobra, sprawdzimy jeszcze tylko tutaj. Ale się zawinął kruta. No i zrobię tak delikatnie? Fajnie to. Tu nie zrobiło w ogóle? Bo jest krzywo, jo. Weź tam skrzywo. Ale ogólnie dużo bardziej mi się podobają ślady po oponach. No to... Ale nie, no... Ale nie, pokazuje tak być powinno. Jest niby, tylko że na pewno... Nie zapada się tak mocno. Nie, no, ale jak to teraz, o to też ale chodzi, teraz bo jak patrząc, no, tak, bo to są gąsienice. No, gąsienice nie powinny, bo to są gąsienice. Ale tutaj, no powiem wam, no zwierzęta na plus. Ja, bo byłem trochę zniesmaczony tym, jak dowiedzieliśmy się, że nie wprowadzają te bawoły, ale teraz jak patrząc na to, jestem naprawdę zadowolony. Fajne. No i te kozy jednak, te krowy, no wszystko teraz będzie miało jeszcze dodatkową, jakby nie patrzeć bez tego moda na małe zwierzęta, będzie miało dodatkową fazę, tak, więc to już dokładnie. Jest dużym plusem, nie? Dobra, my ja nie będę przedłużał, resztę sprawdzamy u chłopaków oczywiście, także zapraszam teraz do Tanasa albo do Adasia, zobaczymy jeszcze. W każdym razie cztery odcineczki dzisiaj macie od nas, takie poglądowe, także zapraszamy.